Blisko 7 tysięcy punktów świetnych i blisko 5 tysięcy słupów wymieniono w Wałbrzychu w ciągu ostatnich 6 lat. Do 2019 roku mają być wymienione wszystkie lampy w mieście. Jak mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, do 2019 roku wszystkie lampy oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu zostaną wymienione na nowoczesne, energooszczędne, co uczyni Wałbrzych prawdopodobnie pierwszym miastem w Polsce o całkowicie nowym, niskoemisyjnym, technologicznie zaawansowanym systemie oświetlenia. W latach 2012-2018 wymieniono łącznie 6900 punktów świetlnych oraz 4800 słupów.